Twoje żelazko będzie jak nowe, zniknie kamień i osad, nigdy więcej nie zobaczysz żółtych plam przy prasowaniu. Mam dla ciebie idealny sposób na rozwiązanie tego problemu. Te plamy powstają przez kamień, który zebrał się w żelazku. Nie musisz wyrzucać swojego żelazka z tego powodu. Uszykuj sobie dwie łyżeczki sody oczyszczonej w miseczce. Następnie otwórz otwór na wodę w żelazku i wsyp tam przygotowaną sodę. Zabierz cytrynę. Przetnij ją na pół i wyciśnij z niej cały sok. Wlej go do środka żelazka. Pojawi się piana. Potem wytrzyj żelazko ręcznikiem papierowym. Ostatnim potrzebnym produktem będzie ocet. Wlej trochę do żelazka. Ocet i cytryna rozpuszczają i usuwają kamień. Z żelazka będzie wypływać ta mieszanka. To dobrze, bo czyści wszystkie kanaliki, którymi idzie para podczas prasowania. Zalej żelazko wodą i po chwili wylej całą zawartość. Wypłucz dokładnie i wytrzyj dół żelazka. Pierwsze prasowanie przetestuj na ręczniku, bo może wychodzić jeszcze kamień. Spójrz, jak teraz świetnie prasuje białe tkaniny. Nie ma żadnych żółtych plam. Aspiryna sprawia, że żelazko jest zawsze jak nowe: lśni i błyszczy, ale nie zawsze tak było. Przypalone żelazko to koszmar, ale mam genialne rozwiązanie. Weź dwie tabletki aspiryny i wrzuć je do miseczki z wodą. Mieszaj, aż aspiryna całkowicie się rozpuści. Teraz zabierz ściereczkę z mikrofibry i namocz ją w miseczce. Kiedy jeszcze żelazko jest ciepłe, ale nie gorące, wyszoruj rozpuszczoną aspiryną dokładnie cały dół żelazka. Zwracaj szczególną uwagę na najbardziej przypalone miejsca. Zobacz, jak brudna staje się szmatka. To dowód, że aspiryna działa cuda. Po paru ruchach żelazko zacznie lśnić, jak nowe. Następnie weź bezbarwną pomadkę i delikatnie przetrzyj nią powierzchnię żelazka. Kawałkiem ręcznika papierowego wypoleruj żelazko, żeby było suche. To prosty trik, który może uratować twoje żelazko. Nie musisz kupować nowego, więc zaoszczędzisz sporo pieniędzy? Połóż na dywan i przeprasuj. Tajemnicze plamy niewiadomego pochodzenia znikną. Dywany w kremowym kolorze i jasnym wzorem bardzo łatwo się brudzą. Plamy pojawiają się na nich nie wiadomo skąd. Byłam już sfrustrowana tymi uporczywymi plamami, dopóki nie odkryłam tej sprytnej małej sztuczki, która zadziałała jak magia. Mieszasz jedną część octu z dwiema częściami ciepłej wody. Po dokładnym wymieszaniu roztworu namocz w nim ściereczkę. Następnie połóż mokrą ściereczkę na plamie na dywanie. Włącz żelazko i przejedź nim po ściereczce przez kilka sekund. Żelazko nie może być za gorące, żeby nie stopiło włókien dywanu. Roztwór z octu rozpuszcza plamę, a ciepło z żelazka pomaga usunąć plamę z włókien dywanu. Ta metoda okazała się zaskakująco skuteczna na plamy, które nie wiedziałam skąd się wzięły. I o wiele łatwiejsza niż inne techniki, które próbowałam. Plamy, które nękały mój dywan, zniknęły. Dywan w końcu jest czysty. Jeśli masz do czynienia z tajemniczymi plamami i nic nie wydaje się działać, Gorąco polecam wypróbowanie tej prostej i skutecznej metody. To świetne rozwiązanie, do którego wystarczy wykorzystać rzeczy, które prawdopodobnie już masz w domu. To największy sekret czystej kanapy. Wszystkie plamy i zabrudzenia znikają z każdej sofy czy fotela od razu. Roztocza pleśnie i grzyby giną. Firmy produkujące kanapy i sprzedające specjalne środki czyszczące nie chcą, żebyś o tym wiedział. Do tego triku będziemy potrzebować dużej miski. Następnie dodajmy do niej dwie łyżki stołowe sody oczyszczonej. Ona będzie odpowiedzialna za usunięcie zarazków i bakterii. Następnie dodajemy jedną łyżkę pasty do zębów. Jeśli to możliwe, użyj białej. Kolejnym składnikiem jest płyn do płukania tkanin. Dodaj do miski dwie łyżki. Na sam koniec dolej wody. Wymieszaj wszystko dokładnie, aby składniki się połączyły. Zabierz czysty ręcznik lub szmatkę. I ją zanurz w mieszance. Usuń nadmiar, wykręcając ją. Potrzebujemy, aby ręcznik był zwilżony, a nie przemoczony. Gdy już to zrobisz, połóż szmatkę na kanapie w ten sposób. Bez obaw połóż na jej środku żelazko. Owinię je dokładnie tak, jak ja szmatką. Przeprasuj kanapę żelazkiem owiniętym w ręcznik. Nie będziesz musiał nic suszyć. Prasowanie mieszanki natychmiast ją wysuszy. Teraz twoja kanapa jest czysta, sucha, świeża i wolna od bakterii. Przepis na domowe żelazko w sprayu. Bez szkodliwej chemii, wyprostuje zagniecenia w kilka minut. Bez użycia żelazka. Jest idealny na podróże i dla zabieganych osób. Jest o wiele tańszy niż jego sklepowy odpowiednik. Do pojemnika wlej 250 wody demineralizowanej. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się do tego niż woda z kranu. Jest miękka i nie pozostawia osadu. Następnie dodaj jedną łyżkę stołową octu. Sprawia on, że tkanina jest miękka. Jest niezbędnym składnikiem spreju. Ma jednak jeden minus. Jest to zapach. Dlatego kolejnym składnikiem jest płyn do płukania tkanin. Weź swój ulubiony i wlej łyżkę do mikstury. Działa on zmiękczająco, wygładzająco i antystatycznie. Całość wymieszaj. Przelej do butelki ze spryskiwaczem za pomocą lejka ubranie, które chcesz wyprasować, załóż na wieszak. Na nagraniu widać, że koszulka ma pełno zagnieceń. One wszystkie wyprostują się przy użyciu żelazka w płynie. Spryskaj bluzkę mieszanką. Następnie za pomocą dłoni rozprowadź ją pod kaninie. Drugą ręką naciągnij ubranie i strzepnij je do dołu. Powtórz czynność parę razy. Już po paru chwilach zobaczysz, że materiał prostuje się. To jest niesamowite. Takie żelazko w płynie jest tanie w wykonaniu i bezpieczne nawet dla wrażliwej skóry. Świetnie sprawdzi się na wyjazdach. Prasuje zagniecenia, zmiękcza i perfumuje ubrania. Sztuczka, która sprawi, że cała kuchnia będzie błyszczeć. Metalowe garnki, miski i elementy na różnych sprzętach odzyskają blask. W ten sposób usuniesz wszystkie plamy i zacieki z metalowych naczyń. Stal będzie jak nowa. Możesz polecić tę metodę znajomym i rodzinie. Do miseczki wsyp łyżkę skrobi ziemniaczanej, nasze babcie często używały skrobi do czyszczenia różnych powierzchni dodaj łyżkę sody oczyszczonej, soda doskonale usuwa tłuste plamy, wlej miarkę płynu do prania, dodaj jedną miarkę płynu do mycia naczyń, wlej szklankę wody, wszystko razem wymieszaj. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Przelej miksturę do miarki i za pomocą lejka wlej do butelki z dzióbkiem. Może to być pusta butelka, po poprzednim płynie do mycia naczyń. Taki płyn możesz od razu użyć do mycia metalowych elementów w kuchennym sprzęcie. Wystarczy użyć niewielką ilość płynu i wyczyścić sprzęt ściereczką. Następnie wytrzyj do sucha ręcznikiem. Szybko zauważysz, że stal staje się błyszcząca. Znikają zabrudzenia i zacieki. Możesz też wyczyścić nim metalowy czajnik. Bez szorowania w kilka sekund będzie błyszczący jak nowy. Ten płyn utrzymuje wszystkie moje garnki w czystości. Są błyszczące jak nowe. Opiekacz do kanapek będzie czysty w kilka sekund, bez żmudnego usuwania przypalonych resztek. Jeśli zastanawiasz się, jak wyczyścić opiekacz do kanapek dobrze i szybko, to ten film jest dla Ciebie. Każdy smakosz kanapek z opiekacza chętnie z niego korzysta, ale oczyszczenie go z przypalonych resztek już robimy niechętnie. Jeśli opiekacz do kanapek jest używany często, to tym bardziej trudno go potem doczyścić. Niektórzy nawet przestają go w końcu używać, bo nie wiedzą, jak go czyścić. A sposób jest bardzo prosty. Kiedy twój opiekacz do kanapek następnym razem się zabrudzi, wykorzystaj trik z ręcznikiem papierowym. W każdej instrukcji opiekacza powinna być wzmianka o tym sposobie czyszczenia go. I wcale nie chodzi o wytarcie ręcznikiem papierowym powierzchni opiekacza. Należy go użyć w inny, dość dziwny sposób. Oderwij kilka kawałków ręcznika papierowego. Uszykuj zwykłą miskę z wodą. Zanurz w niej kawałki ręcznika papierowego. Wyciśnij z nich nadmiar wody. I teraz rozłóż te kawałki ręcznika papierowego na opiekaczu. Mogą nachodzić na siebie. Zamknij opiekacz i włącz go na kilka minut. Wysoka temperatura i para powstała z wody sprawi, że przypalenia rozpuszczą się. Cały brud wchłoną ręczniki papierowe. Wystarczy zebrać je za pomocą szczypiec kuchennych. Przetrzyj jeszcze nimi delikatnie powierzchnię opiekacza i gotowe.